Moją dziedziną jest epigrafika, czyli nauka zajmująca się odczytywaniem i interpretowaniem napisów, które dotarły do nas w postaci oryginałów, często odkrywanych przez archeologów podczas wykopalisk. Nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej otrzymałem za odczytanie i interpretację zespołu prawie 1000 inskrypcji znajdujących się na ścianach tzw. górnego kościoła w Banganarti, miejscowości leżącej w Nubii pomiędzy 3. a 4. kataraktą. Inskrypcje są świadectwem wizyt składanych w tym miejscu kultu przez tamtejszych chrześcijańskich mieszkańców. Pokazują one, jak funkcjonowało społeczeństwo Nubii chrześcijańskiej, jakie wzorce kulturowe w tym społeczeństwie obowiązywały, jak zorganizowane było państwo średniowieczna chrześcijańska Makuria. Inskrypcje są o tyle istotne, że pokazują nam funkcjonowanie średniowiecznej kultury, cywilizacji nubijskiej w jej schyłkowym okresie, kiedy pod naporem islamu średniowieczna kultura nubijska kurczyła się, żeby ostatecznie zaniknąć w XIV-XV wieku. Wynikiem badań była książka zatytułowana Late Christian Pilgrimage Center in Nubia, The Evidence of Wall Inscriptions in the Upper Church at Banganarti. Adam White należy do tych niewielu uczonych, tych niewielu profesorów, który zachował żywe zainteresowanie tym, co robi. Takie, jakie miał na początku swojej kariery. On należy do takich, który nigdy się nie nudzi. Może dlatego, że jego najważniejsza działalność polega na publikowaniu nowych tekstów. A więc jest u źródła, w miejscu, w którym zaczynają się nowe znaleziska, nowe pomysły. I to go chroni przed mówieniem rzeczy ogólnych, które profesor już zrobił. Dziś Adam Whiter jest najbardziej znaną twarzą warszawskiego środowiska historyków późnej starożytności. Nie chciałbym mówić o nagrodzonej książce, chociaż wydaje mi się, że znam ją całkiem nieźle, ponieważ miałem to szczęście, że mogłem wspierać jej powstawanie jako redaktor i korektor. Chciałbym powiedzieć o pewnej niesłychanej cesze laureata. Tą cechą jest nieprawdopodobna wręcz pamięć. Adam pamięta wszystko, wydaje się, co przeczytał, co zobaczył, co usłyszał, wszelkie nie tylko lektury, filmy, także rozmowy, momenty z życia. Adam zawsze był i zawsze będzie moim największym autorytetem naukowym, nie tylko ze względu na swoją wszechstronną i imponującą wiedzę na temat wszelkich aspektów starożytności, ale również, a może przede wszystkim, ze względu na swoją postawę naukową, za swoje naukowe credo, w którego centrum jest absolutnie pozytywistyczna praca u podstaw, która w jego wykonaniu realizuje się w pieczołowitym, dokładnym i kompetentnym wydawaniu starożytnych tekstów. Ale Adam przeniósł tę swoją pracę u podstaw na poziom wyższy. Potrafi, wykorzystując swoją niezwykłą wręcz pamięć do szczegółów i faktów, połączyć różne detale i stworzyć z nich spójną całość.